Kochani, chcę się podzielić dzisiaj z wami poselstwem, ale zanim dojdę do jego tytułu, chcę, żeby ono w naturalny sposób wybrzmiało. Już siedzicie wszyscy? Zacznę od, tak konkretnie od razu, od Hebrajczyków 10:39. Znamy to słowo doskonale, ale ja chciałbym, żebyśmy się mu chwilę bliżej przyjrzeli. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tu warto w ogóle przy tym słowie pokopać, ponieważ pewne tłumaczenia, one trochę różnią się od siebie. Jedne z nich mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zgubie, ale jesteśmy z tych, którzy zbawiają swoją duszę. Zbawiają. Z tych, którzy wytrwale działają. Kiedy zastanowimy się i zatrzymamy się trochę, przyjrzymy się głębiej na to słowo, ja wielokrotnie słyszę, jak ludzie w jakiejś jednostkowej sprawie, oni je przypominają. W jednostkowej sprawie, tak, oni wtedy to pamiętają. Natomiast kiedy zanurzymy się głębiej w istotę tego słowa, o co tutaj chodzi, to widzimy, że tutaj nie chodzi o pojedynczy akt wiary. Tu nie chodzi o pojedynczy krok i akt wiary. Tutaj tak naprawdę chodzi o styl życia. Styl życia, o proces, który jest ciągły, niejednorazowy. Zbawiają swoją duszę. Chodzi więc tutaj o konsekwencje, a więc i o wytrwałość. I teraz chodzi o tą konsekwencję zarówno w postawie, jak i o konsekwencje w postępowaniu. I właśnie chcę dzisiaj mówić o konsekwencji. W ogóle o takim stylu życia. Konsekwentnym stylu życia. Zresztą, podobnie jak zanurzycie się głębiej w istotę słów Jezusa z którejkolwiek Ewangelii, jak powoływał swoich uczniów, te słowa, które Jezus mówi, pójdź za mną, to nie chodzi o to, żebyś poszedł teraz za mną gdzieś tam, wiesz, do gospody. To jest proces ciągły. To jest pewny konsekwentny styl życia. Z dnia na dzień. Z decyzji na decyzję. Przez cały czas. Konsekwentne życie zarówno na pułapie wiary, jak i na pułapie działania. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym, że teoretycznie my wszystko wiemy. Ale trochę wam opowiem o sobie, bo ja kiedyś do końca tego nie rozumiałem. Większość z was zna mnie dobrze. Część może trochę mniej moją historię. Dzisiaj pozwolę sobie na chwilę wrócić. Ja się narodziłem na nowo na początku 2013 roku. Byłem wtedy od strony zawodowej zaangażowany w prowadzenie kancelarii o charakterze prawno-windykacyjnym, której byłem wspólnikiem. I miałem tam się dobrze wcześniej, jeśli chodzi o takie zawodowe życie. I teraz chcę, żebyście zrozumieli. Pierwsza faza po moim nawróceniu, początek mojego życia, ja skoncentrowałem się na zmianie myślenia. Ja brałem poszczególne prawdy Boże. To nie do końca wtedy były jakieś zaawansowane prawdy, ale to były prawdy, które konfrontowały moje życie. To były prawdy, które powodowały, że ja musiałem przyłożyć papierek lakmusowy do tego, jak ja do tej pory żyłem. Do tego, jak ja do tej pory funkcjonowałem. Nie koncentrowałem się na niczym innym. Ja wierzyłem w to, że ja teraz zmieniam swoje myślenie, a Bóg ma o mnie staranie. To było proste.
Mój umysł nie był skomplikowany. Nie był. Byłem, wiecie, dzieckiem duchowym. Karmiłem się mlekiem, tak? I teraz chcę, żebyście zrozumieli. W tamtym czasie ja nie machałem szablą na wielu różnych frontach. Miałem świadomość rzeczy, które się wokół mnie dzieją. Miałem świadomość pewnych gierek, pewnych manipulacji, pewnych czarów, ale ja się skoncentrowałem wtedy na zmianie myślenia. Koncentrowałem się na sobie wewnątrz. Zastanawiałem się, jak ja chcę żyć i co ja chcę robić. W tym czasie po prostu budowałem siebie. Rujnowałem to, co było lewe i powoli budowałem siebie. I systematycznie zaczęła we mnie rosnąć pewna świadomość, że jak dalej zostanę w tym układzie, w którym jestem, to usknę. Takie miałem słowo. Usknę tam. Za każdym razem, kiedy ożywało we mnie słowo, które czytałem, które poznawałem, czułem, że żyję, że jest coś nowego. Ale jako młody nowonarodzony, ja nie miałem głębokiego korzenia. Ja wiedziałem, że to było banalne, to nie było. Wiedziałem, że usknę. Pamiętam wielokrotnie, spacerowałem z moją żoną, mówiłem, usknę tam, jak tam zostanę. Mówiłem dosłownie tak, jak rozumiałem. I po jakimś czasie, po tym, kiedy ja budowałem siebie i wiedziałem, że to środowisko mi nie służy, przyszła do mnie świadomość, przebiło się przez moją duszę słowo, to wyjdź. To wyjdź stamtąd. Oczywiście, wiecie, po ludzku kompletnie nie potrafiłem tego zrozumieć. Ja całe swoje życie zawodowe budowałem tak, jakbym w tej kancelarii był zawsze. Do końca. To w ogóle nie było nic brane pod uwagę, że będzie inaczej. Ja nigdy w swojej świadomości nie zakładałem myśli, że będzie inaczej. Ale w związku z tym, że ja bardzo dbałem o to, aby mieć czas oddzielenia. Ja dbałem o to, żeby mieć swoje życie modlitewne, żeby mieć komorę, ta świadomość do mnie przychodziła. I wiecie, ja nie chcę wchodzić teraz w całą tą historię, bo ja chcę pokazać pewne jej następstwa. Oczywiście posłuchałem tej decyzji, poszedłem i było to dla mnie i dla wielu osób, które mówiłem, niesamowite świadectwo. Niesamowite świadectwo. Ja po prostu byłem posłuszny temu, co usłyszałem. Zrobiłem w taki sposób. Moc się manifestowała w przeróżny sposób. Jeden z czarowników trafił do szpitala tego dnia. Drugiemu tego dnia, kiedy szedłem złożyć papiery, umarł ojciec, był całkowicie zneutralizowany. Tam się działy bardzo mocne rzeczy, które bym w głowie nie był w stanie nigdy wymyśleć i nigdy zaplanować. Ja po prostu posłusznie zrobiłem. Później posłusznie trwałem w słowie, które widziałem, na jakich zasadach stamtąd wyjdę. Ja wiedziałem rok do przodu, jak to wszystko się zakończy, pomimo, że okoliczności mówiły inaczej. Ale wiecie co? Do czego zmierzam? To było piękne. To był piękny akt wiary. On mnie też bardzo zbudował. On budował ludzi, którym głosiłem obok i mówiłem w ogóle. Oni mówili wow. I wiecie co? I chcę przejść do kolejnej właśnie rzeczy, która nastąpiła. Ja to nazywam pułapką jednego kroku wiary. Ja się tak cieszyłem z tego świadectwa, z tej manifestacji. Ja myślałem, że ja jedną decyzją wiary życie przeżyję. Że ja na tej jednej decyzji wiary teraz polecę. Ja po prostu będę cały czas mówił, jak to było w ogóle. Generalnie wow, i tutaj tak się zamanifestowało. Ja zrobiłem tak i tak. W ogóle wow, moc Boża, super w ogóle. Do przodu. I każdego kolejnego dnia zacząłem, że jakoś tak, kurczę, no chyba coś nie halo jest ze mną. I znowu przebiła się do mnie myśl. Czy ty w ogóle chcesz żyć w taki sposób? Ty, który budowałeś sobie na wszystko scenariusze w swojej głowie, który miałeś wszystko zaplanowane w wielu wariantach, opcja A, B, C, rozrysowane, czy ty w ogóle jesteś gotów mi ufać i tak żyć? Wiecie, życie z wiary. Znamy to, tak? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie. Co to jest? To jest sposób życia. Z wiary w wiarę. Dzisiaj wierzysz o to, za chwilę idziesz dalej.
Wierzysz o coś innego, w ogóle sposób funkcjonowania. Dla mnie to było dużo, wiecie, bo to była duża zmiana. Czasami to się wszystko tak spłyca. Ale człowiek, który się zanurza trochę w siebie, to tak naprawdę ja sobie uświadamiam, ty, po ludzku, to ja bardzo ryzykuję. Ja bardzo ryzykuję. Ryzykuję, bo nie widzę. A przecież całe życie wzrastaliśmy w tym, że człowiek widzi, czy nie widzi. I teraz chcę, żebyś zadał sobie dzisiaj to pytanie a propos życia z wiary. Ono ci się może wydać banalne, ale zatrzymaj się na nim. Czy to kochasz? Czy kochasz życie z wiary? Ja kiedyś usłyszałem to pytanie. Czy tylko je tolerujesz? Czy je tolerujesz, ale podświadomie chcesz funkcjonować w oglądaniu? Podświadomie szukasz tego, co widzisz. Nie koncentrujesz się na prawdach moich, na moim słowie, tylko na tym, co widzisz. Mnie Bóg przez to przeprowadzał, On mnie uczył. Ja pamiętam, słuchałem prawdy o uzdrowieniu, że w ogóle zostałeś uzdrowiony w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Ja siedzę przy biurku w ogóle, mam diagnozę, że mam mieć operację łękotki. Nie mam czasu, bo jestem zabieganym człowiekiem na rekonwalescencję i tak to przesuwam. I teraz, i wiecie, i mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, tak? Tyle, co się, tam jakiś czas jak się nawróciłem. I nagle ja mówię, Boże, Ty mówisz, Jezus, że Ty jesteś prawdą. Wiecie, to było takie banalne, ale takie szczere i takie prawdziwe. Że Ty jesteś prawdą, tak? I teraz, to co ja mam mówić? Mam mówić, że mnie nie boli, jak mnie boli? Mam kłamać? I przebijały się te myśli, tej zmianie, bo chciałem, w tej zmianie myślenia. Ale w co wierzysz, Michał? Zdecyduj, w co wierzysz. Czy w to, co widzisz teraz, to kolano, które cię nawala? Czy w słowa tej Biblii, którą masz otwarte przed nosem? Musiałem zmienić swoje myślenie. Musiałem przejść przez to, czy ja w ogóle, czy ja tak chcę żyć? Czy ja, wiecie, czy ja to tylko toleruję na jakimś odcinku? Bo kazali, bo tak w kościele powiedzieli, że tak trzeba funkcjonować. Takie zło konieczne chrześcijaństwa, taki przykry obowiązek, który jest. Czy jednak traktujesz to jako styl życia? Ale styl życia i jedną rzecz, którą chcę dzisiaj podkreślić. I niesamowitą przygodę. Żeby postrzegać życie w Chrystusie, jaką niesamowitą przygodę też, to trzeba się czuć bardzo bezpiecznie. Zgodzicie się ze mną? Trzeba się czuć bezpiecznie. W przeciwnym razie człowiek bardzo szybko się zmęczy. Jeden wytrzyma, nie wiem, no, miesiąc, drugi rok, trzeci, trzy lata, ale on nie będzie się czuł bezpiecznie, czegoś będzie mu brakowało. Jakby on nie zaakceptował takiego stylu życia. On najpierw chce widzieć. Nie zmienił myślenia. Nie zbudował kultury wiary. Chcę wam coś powiedzieć. Każdy prawdziwy, ale i odpowiedzialny wojownik ma w sobie taki święty gen zdobywania, podbijania i ekscytację przygód z tym związanych. Zdobywania, podbijania i przeżywania przygód. W ogóle ja lubię zanurzać się czasami słowem. Ja wam mówiłem, że ja nigdy nie czytam już, kiedyś tak robiłem, już tak nie robię. Nie czytam Biblii na akord. Nie ustanawiam sobie, dzisiaj przeczytam tyle rozdziałów, tyle. Nie, ja się zanurzam w słowie. Ja chcę w ogóle, ja chcę je zjeść. Ja chcę, żeby ono coś we mnie zmieniło. Chcę się do czegoś dokopać. Chcę, żeby coś we mnie ukształtowało. I taki prosty przykład, który sobie rozważałem w tym temacie. Zobaczcie, Bóg założył ogród w Edenie, tak? Eden był jakąś częścią, tak? Jakąś częścią. A co powiedział do Adama? Czyń sobie ziemię poddaną. Nie powiedział, czyń sobie Eden poddany. Czyń sobie ziemię poddaną. To jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica. Zdobywaj, podbijaj, panuj, zarządzaj. To
To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Zobaczcie. Nowe narodzenie, ono tego nie zabija. Nie zabija tego świętego genu zdobywania, podbijania i przeżywania w ogóle życia z Bogiem, jako też niesamowitej przygody. Czy jesteś najarany na swoje życie? Czy jak się budzisz, jak masz rano, powiedz. Jak masz? Jak się obudzisz w poniedziałek, o kurczę, znowu dogonił mnie poniedziałek. Wow! Poniedziałek! Poniedziałek! Idę! Poniedziałek! A? Dogonił mnie poniedziałek. Czy jesteś królem swojej mentalności, podbijającym nowe tereny, nieważne na jakim odcinku teraz, ale czy masz tą mentalność? Wiecie, bo ludzie mówią, jestem królem, ty jesteś królem królów, ja jestem królem. Czy jesteś królem? Czy masz tą mentalność podbijania nowych ziem, nowych terenów, tak? Czy napadasz wroga? Czego napadasz? Wiecie, to są ważne pytania, bo jest masa 30-letnich emerytów duchowych. Panie, żeby przetrwać. Panie, Ty jesteś tarczą moją, to moją ochroną moją jesteś, Panie. Schowam się jak Gedeon w piwnicy, żeby wróg nie ukradł wszystkiego, co mam. O! Podbijaj, Adamie, ziemię. Zdobywaj ją. Żyjesz ze mną przecież. Adam sobie ponazywał rzeczy. Tworzymy? Kreujemy? Czy to nas nie dotyczy? Ja myślę, że więcej nas dotyczy. To jest bardzo ważne. Jeśli ktoś w tym przysnął, to chcę Ci zadać to pytanie, gdzie jesteś, rycerzu? Gdzie się schowałeś? Jutro w poniedziałek sam sobie pokaż, jakim jesteś królem, jakie masz podejście do tego dnia, do tego tygodnia. Każdy ma jakieś okoliczności. Każdy na tej ziemi doświadcza różnych rzeczy. To nie ma tak, że inni, którzy mówią, to oni mają czerwone dywany i wszędzie rozwijają. Nie mają. Jak podejdziesz w poniedziałek do tematu? Idę z Tobą, Panie mój, tak? W komorze słucham, dokąd idę, tak? A później szturmem. Wiecie, jak ludzie wchodzą po komorze? A mówię, idź tam i tam. Puk, puk. Przepraszam bardzo, tak? Czy można? Można, nie? To przepraszam. Pan ci powiedział, z buta wjeżdżam. Tej mentalności, nie chodzi mi o arogancję teraz. Kłamał? Pomylił się? Podbijaj, zdobywaj, panuj. Idź. Puk, puk. Można? Tak nas uczą. Kultury, maniery. Nie idź nieproszony. Gdzież Pan cię posłał? Nieproszony? Co powiedział Bóg do Jeremiasza? Dziś ustanawiam cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał, niszczył, budował, sadził. To są wszystko procesy ciągłe. To nie są jednorazowe akcje. Idź i tam jakiś zamek z piasku zburz. Nie. Żyj w ten sposób. Wykorzeniaj, burz, wytracaj, niszcz, buduj i sadź. Zobacz w tym ciągłość. Zobacz w tym wszystkim konsekwencje, wytrwałość. To jest plan na życie. Recepta, jak żyć. Konsekwentnie żyć. No ale właśnie o to chodzi, że teraz wiecie, ja uważam w ogóle, że to jest czas poselstw i to czas poselstw z takich trochę wyostrzonych, koncentrujących się na poszczególnych elementach, na poszczególnych wątkach, bo popatrzcie na przeciętnego chrześcijanina. No gdzież on król? No gdzież on wojownik? Ty mu mówisz, idź, weź miecz i rąb,
A on mówi, wiesz co, byłem u lekarza rodzinnego i powiedział mi, że tu mam taką że nie mogę teraz z nadgarstkiem trzymać miecza, wiesz? A w drugiej ręce to mi szybko drętwieje. No tak jest, wiecie o tym. Wiecie o tym, że tak jest. Podejście przez życie. To jest to puk, puk. Czy mogę, tak? Nie wiem, czy odpowiednią kwalifikację, czy jestem ubrany odpowiednio, nie wiem, ja też nie wiem, tak. Nie wiem. Nie, ci ludzie cytują psalmy, tak? Chodźmy przed ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, kurczę. I światła nie ma, się boją iść. Ktoś napadnie w ogóle. Komara zabić się boją. Teraz czy to... A można komara? Nie. Pogryź mnie całego. Nie. Można go zabić? Nie, nie. Kurczę, chyba nie można. Poszukam w Biblii. Nie ma nic na tym, że można zabijać komara, go nie zabije. Nie zabije go. Pan jest ze mną, nie zabije komara. Gdzie twoje berło, się pytam? Gdzie twój miecz? Wiecie, ja trochę tak, krzydzę z pewnych rzeczy teraz, z pewnych postaw, bo ja też jeżdżę po Polsce, spotykam ludzi, ja widzę, co się ludziom do głowy wkłada, co się mężczyznom na przykład do głowy dzisiaj wsadza. I to, że to jest poza kościołem, to nie znaczy, że tego w kościele nie ma. Albo, że to nie próbuje pukać. Dzisiaj to jest tak, że do facetów mówi się, jak idziesz sikać, to trzymaj swojego penisa przez chusteczkę, żeby ci zarazki nie przeszły. Wiecie, i to są, tu jest jedna taka informacja, gdzieś jest druga. Nie? Nie, no przecież dobrze, no przecież w higienie żyję, no co ty mówisz, no przecież wiesz, no to mam żyć jak w starożytności, nie, to wiesz, to brzydzę się w ogóle tego, nie wiem, to pan mi to dało, nie wiem po co. Wiecie, totalna zniewieściałość, ale co idzie za zniewieściałością? Uśpienie i rozbrojenie. Rozbrojenie. O czym ludzie myślą w ogóle? O chusteczce w kiblu? Przecież jak tak myśli w kiblu, to jak on myśli w życiu? Jak on idzie coś podbić? Jak on idzie coś zdobyć? O czym on myśli? I nie wiem. Ja nie mam takich myśli. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że nie mam takich myśli. Nie chciałbym mieć takich myśli, ale z drugiej strony widzę to i patrzę, o czym ludzie rozmawiają. Czym ludzie żyją. Przecież tego nie wymyślam. Czasem pytam ludzi, tak mówię, jak się... Ktoś jest na froncie, jakimś tam czymś walczy, mówię, jak się modlisz? Mówię. Jak się zagrzewasz do walki? Nie zagrzewasz się? A ja zagrzewam swoje ciało, bo mam mi służyć. Tak, wiesz, tak. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Nie teraz! Teraz jest... Do boju, żołnierzu! Baczność, dusza! Ciało! Idziesz! Gdzie? Zdobyć coś. Podbić coś. Święty wojowniku. Idziesz. Ważne. Dlaczego o tym mówię w ogóle wszystkim? Ja się nauczyłem tak żyć. Ja nie odpuszczam przeciwnościom. A doświadczałem ich od pierwszego dnia, jak się nawróciłem. Jak każdy człowiek. Julita wielokrotnie widziała, szczególnie właśnie po moim odejściu z kancelarii, jak traciłem twarz. Ja mówiłem w ogóle, kiedyś ja, jakaś duma, jakaś godność, ale zrozumiałem, to zostało przybite do krzyża. Jest jakaś prawda Boża. Ona się musi zamanifestować, bo to jest prawda. I Boża, i prawda. Zobaczcie, jakie to jest połączenie. Prawda Boża. Czy to zadziała? Nie ma takiego myślenia. Nie ma takiego... jeden klęka przed okolicznościami, przed przeciwnościami. Klęka. O, nie spodziewałem się. No. Planowałem w niedzielę, że w poniedziałek będę taki wojownik.
ale przez strzał, kurczę, z prawej strony, a ja się nastawiałem na lewą, no. To wszystko ma sens, ja nie wiem. Klękam. Co mówiłem na początku? Proces ciągły. Ci, którzy zbawiają swoje dusze non-stop, konsekwentnie. Powiem wam teraz, ci z was, którzy tego potrzebują, bo to nie jest nic odkrywczego, ale jeśli będzie to odkrywcze dla ciebie, to możesz mi dać duchowego Nobla. Nie wiem. Jak rozwala się przeciwności? Są trzy elementy, które muszą wystąpić w rozwalaniu przeciwności. Zapamiętajcie to. Pierwszym jest modlitwa. Drugim jest świadomość. A trzecim jest działanie. Modlitwa, świadomość i działanie. I każdy wymaga konsekwencji. Ludzie czasami szukają metody. Nie wiem, ja mam czasami tak, że w niektórych tematach modlę się długo, modlę się do momentu, aż wiem, że poszło. Modlę się, to jest pierwsze. Jestem skoncentrowany w ogóle, też na sobie, żeby mi łeb nie odleciał w jakąś stronę, żeby mnie okoliczności nie wkrą... Ja trzymam pion w tym momencie. Żyję prawdą Bożym w ogóle. Ustanawiam, przypominam sobie, jaką mam władzę, do kogo należy ostatnie słowo. Kto ma zarządzić tym? Czy idę podbijać, czy idę zdobywać? Koncentruję swoją głowę. Ale czasami jest inaczej. Czasami przychodzi informacja i to trwa ułamek sekundy. Nie zgadzam się z tym. Po prostu się z tym nie zgadzam całym sobą. I idę do świadomości tego w ogóle, kim jestem, gdzie wchodzę. I zaczynam działanie. 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 To bardzo ważne. Konsekwentne działanie. Jak się nie modlisz, no to co? No to krzywo widzisz. Jak krzywo widzisz, to nie masz właściwej świadomości, to i działasz krzywo. Działasz krzywo. Niewłaściwie działasz. A nawet jeśli działasz właściwie na jakimś odcinku, to taki garb dźwigasz. Twoje czoło jest przy ziemi. Jesteś taki wyoblony. Działam. Muszę działać. Mówił działać, no to działam. Ale zapomniałem w ogóle, kim jestem, zapomniałem w ogóle życia modlitewnego, to poszedłem działać. W działactwo poszedłem w ogóle. Zgarbiony taki w ogóle, nie wiem o co chodzi, ale działam. Zobaczcie, jak człowiek jest nieświadomy, bo... nieświadomy, to jak działa? Po omacku. To działa jak zwierzę. Jak pies. Jak świnka Pepa. Na podstawie wyuczonych nawyków. Pies się czegoś nauczy i tak robi. Człowiek, który nie słucha świeżego głosu, zrobi tak, jak się albo go nauczyli, albo wcześniej czuł bezpiecznie, jak zwierzę. Niczym się nie różnimy wtedy. Może mówić, jestem nowonarodzona świnka Pepa. Tak. A z kolei jak człowiek nie działa, to co? To się list Jakuba kłania. To jego wiara jest martwa. Martwa wiara. Wierzę. Gdzie? Pokaż. No wierzę, no przecież wiem, co jest wiara. Na szkole wiary byłem. Pokaż. Bo inaczej jest w koło Macieju. I to wszystko się kręci. Wiecie, działanie w wierze. Mateusz, chce się trochę powiedzieć, to jest ofensywa. To jest w ogóle najazd wroga. Ofensywne działanie. To nie jest wyczekiwanie. Walczysz albo o swój teren, albo o nową ziemię, tak? Ja sobie wbiłem jedną rzecz. Proszę cię zapytać Julii, to ona wie, jak ja funkcjonuję. Ludzie czasami pytają, ile mam działać? Do kiedy? Do skutku. Miałem kiedyś takiego znajomego. Przychodzili do niego ludzie, jak coś schrzanili w pracy. Powiedzmy, jest godzina tam 16, ludzie chcą kończyć pracę. No i się okazuje, że jest kwas. No i ten kwas może rodzić konsekwencje. Nie? No mówi, dobra, no to kopcie, róbcie, aż to naprawicie. Oni podchodzą do niego, ale to no, dobrze, bo to do której będziemy siedzieć, nie wiem, do 12, do 2. On tak patrzył na nich i mówi,
do ścięcia białka. Aż ci się białko zetnie. Piękny tekst. Ostatnio mi się przypomniał w ogóle. Do skutku. Co to jest za pytanie? Do kiedy? Tyle, ile trzeba. Znasz prawdę? Wiesz, kim jesteś? Jesteś człowiekiem modlitwy. Jesteś człowiekiem świadomym. Jest jakaś trudność? I co? Chcesz wyjść w połowie drogi? 19. O 20 fajny serial na TVN-ie. Możesz tak zrobić. Wielu osób tak robi. Wiecie, ta świadomość, kim jesteś i modlitwy powoduje, że kiedy działasz, jesteś przez cały czas świadomy swojego zwycięstwa. Jesteś świadomy łaski, która działa z tobą, pracuje z tobą. Jesteś świadomy, że Jezus już to zrobił. Wchodzisz w tą przestrzeń. Jesteś w Chrystusie, zajmujesz to miejsce. Twoja świadomość jest bardzo ważna. Dlatego mówię, że to są trzy elementy. Modlitwa, świadomość i działanie. Nie może być samo działanie, ale też nie może nie być działania. To działanie musi być. I to bardzo zdecydowane. Ale świadomość tego, że jak podnoszę mój miecz i walczę tym mieczem, to całe niebo walczy ze mną. Ale ja mam go podnieść. Mam się nie zawahać. Mam go użyć. Mam stanąć. Mam pójść powiedzieć. Nie zastanawiać się, 3 lata modlić. Chciałbym pójść do tego szefa. Chciałbym do tego człowieka pójść. Nie wiem, kurczę, panie, przekonaj mnie, bo tak wczoraj byłem taki, wydawało mi się w niedzielę na uwielbieniu, że naprawdę tak, ale w poniedziałek jakoś nie wiem, widzisz, no sam nie wiem, no nie wiem, co zrobić. Idź! Idź. Idź. W tym czasie, wiecie, nie zadaje się zbędnych pytań. Nie możesz się wycofać z frontu, z połowy. Zniszczenie przeciwnika czasami trwa. Ludzie by chcieli, żeby za każdym razem to było jak zabicie komara. Czasami tak nie jest. Czasami okoliczności są trochę bardziej złożone. Trzeba więcej trupów położyć. Trzeba cały legion wyrżnąć do spodu. Tam nie walczy jeden komar. Tylko parę komarów. I teraz jest bardzo ważne, żeby człowiek wiedział, że ma się w to zaangażować i ma się temu poświęcić. Ma być konsekwentny. Konsekwentny w tym działaniu. Cały czas z rozwiniętym życiem modlitewnym i ze świadomością w ogóle, kto idzie, kto tam stoi w ogóle, co tu się za rzecz dzieje. Nie można powielić błędu Izraela. Nie? Nie wybili po przekroczeniu Kanaanu? Nie wybili. To dalej się z nimi bujają. Wiecie, nie wiem, wystarczy popatrzeć takie filmy, nie wiem, no. Chociażby Braveheart. Ja obejrzałem go ze 3 czy 4 lata temu. Po wielu latach. Się w ogóle poryczałem na tym filmie, tak? Boże. Wiele rzeczy mi pokazał ten film. I samego Chrystusa w ogóle. I jak człowiek odrodzony w ogóle powinien też funkcjonować, nie? A my nie możemy być takimi, wiecie, nie religijnymi dzieciakami, ale łaska jest, łaska, co ty gadasz tutaj w ogóle, ty mówisz o działaniu, łaska jest. No tak, tak. Mówi ten, który nigdy nie był na froncie, nie? Zwycięska bitwa kosztuje. 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 Tylko, że przechodząc przez nią, ani na chwilę nie można stracić orientacji. Nie można zgubić świadomości. Kim jesteśmy? I co to w ogóle jest za bitwa? Że to jest tylko odcinek jakiś do przejścia, tak? Ale idziesz, naparzasz mieczem i nie bierzesz jeńców. Nie litujesz się nad przeciwnikiem, który prosi, będę grzeczny, już nie będę cię napadał, nie będę cię ratował, nie będę cię już obrabował, tak? Co to jest, przyjaciele? To jest wiara w praktyce. To jest w ogóle konsekwencja w wierze i w działaniu. Coś wam powiem teraz. Tak sobie ostatnio to rozważałem. Uważam, że nie ma sukcesu bez przelanej krwi. Nie ma sukcesu bez przelanej krwi. Mówię to w pełni świadomie. Bez poświęcenia i bez ceny. Poszukaj w tym swojej głębokości. Skoro Jezus przelał swoją krew, to ty też ją przelejesz. Pewnie w innym wymiarze.
ale ją przelejesz. Nie walczysz o odkupienie, nie walczysz o pójście do nieba. To ci zapewnił Jezus, to masz. To ci zrobił wszystko, twoją pozycję przed Bogiem zapewnił ci Jezus. Ale o pozostałe rzeczy w życiu zapłacisz. Przelejesz krew. Nie, jest jeden sposób, przepraszam, kiedy można jej nie zapłacić. Można się wycofać. Po prostu. Możesz nie przelać krwi. Możesz powiedzieć, to zbyt hardkorowe, ja tak nie chcę. To nie zapłacisz. Wycofasz się. Zapomnisz o podbijaniu. Zapomnisz o zdobywaniu. Z komory będziesz uciekał, bo będziesz musiał sobie wytłumaczyć duszy swojej, że wszystko jest w porządku. Przecież skaczę na uwielbieniu, chodzę do kościoła. Wszystko jest okej. Będziesz robił wszystko, żeby tak naprawdę zagłuszyć ten prawdziwy głos Boga. Ale można. Można się nawet wtedy stać pupilkiem diabła. To jest piękne życie. No właśnie pytanie, kto czego szuka? Kto czego w życiu szuka? Ale jeśli się nie wycofamy, to przelejemy swoją krew. Zobaczcie, jak w tym wszystkim, o czym mówię, jest ważna konsekwencja. Jest ważna wytrwałość. To nie są jednorazowe wyskoki. To nie są jednorazowe akty. O, w zeszłym miesiącu miałem takie fajne świadectwo. O, i pojadę na tym. Dzisiaj jest dzień zbawienia, żyję z wiary w wiarę. Z wiary w wiarę. Z wiary w wiarę. Ludzie mówią często, a co jak się pomylę? Zawsze śmieję, że tak powstało on w alfabecie. Masz do przejścia odcinek z A do B. Jak się pomylisz, to będzie on, ale z on i tak dojdziesz do B. Troszkę dłuższa droga, ale dojdziesz. Nie ma się co bać on, ci i tych innych ły. Trzeba iść przede wszystkim, bo inaczej zostanie się na odcinku A. Panie, miałem te wszystkie talenty, ale wiesz, zakopałem, boś ty groźny, panie. Wiecie, najśmieszniejsze jest to, że wszyscy klepią te na przykład przypowieści o talentach, bo to się, każdy się tego osłuchał, ale w życiu zupełnie inaczej. W życiu nie, no gdzie ja tam będę się wychylał z buta, wiesz, no gdzie tam. Jak tak można w życiu? To, co jest ważne, to jeśli człowiek chce być konsekwentny też na zewnątrz, to najpierw musi być konsekwentny wewnątrz. Bo najpierw jest tego, czego nie widać. Ruch Boży zaczyna się zawsze z wewnątrz na zewnątrz. Z wewnątrz na zewnątrz. Ja jeszcze wracając do tej historii, wiecie, ja byłem świadomy rzeczy, które się dzieją wokół mnie, ale ja budowałem siebie, zanim podjąłem decyzję jakby o odejściu. Nie wchodziłem na pewnego rodzaju fronty. Dla mnie ważniejszy był wtedy czas zbudować siebie. Zbudować siebie, odpowiedzieć sobie na pewne pytania w życiu. Określić pewien model swojego życia. Z wewnątrz na zewnątrz. A jak to się zadziało, to się wylało. Bo tego nie zatrzymasz. Jak to prawdziwie zbudujesz i podejmiesz takie decyzje, nie zatrzymasz tego, się będzie wylewać z siebie. Wszędzie. Wiecie, jest wiele przestrzeni, o których Bóg mówi tak naprawdę, żeby być konsekwentnym. Konsekwentnym, konsekwentnym. O stylu życia. Żyj tak. Cały czas. Parę wam pokażę. Nie jest nic nowego. To chodzi o to, żeby sobie przypomnieć, żeby sobie uświadomić. Uświadomić, że czy ja to w ogóle akceptuję, ale ja też to kocham. Czy ja kocham taki styl życia. Czy ja rozumiem w ogóle, że to jest też dla mnie broń. To jest informacja. To jest sposób, jak zwyciężać. Czy ja mam te swoje teorie w ogóle i odrzuceniowo będę mówił teraz wszystkim o jednym wielkim świadectwie w swoim życiu generalnie, tak, żeby się zbudować. No wszyscy mają świadectwa, to ja też będę miał fajne świadectwo, nie? Wszyscy padają, spotykają się na grupie domowej, każdy ma jakieś świadectwo, ja też coś powiem.
Inwestuj, pierwsza rzecz, inwestuj w relacje z Nim. Pierwsza Mojżeszowa 17:1. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Trwaj. Nie wpadnij do mnie czasem. Widzicie tą różnicę? Nie wpadnij do mnie w niedzielę. Nie wpadnij do mnie coś. Trwaj w społeczności ze mną. Bądź konsekwentny i wytrwały w relacji z Nim. I w przemienianiu się na Jego obraz, to jest też dalsze to słowo, i bądź doskonały. Trzeba się rozwijać. Trzeba rozwijać w ogóle swoją tożsamość, świadomość tego, zadawać sobie pewne pytania, oglądać siebie. Wiecie, często o tym mówimy. Po pierwsze, kim jestem w Chrystusie, a po drugie, kim jestem w służbie. Tak? Tożsamość. Oba elementy są istotne, związane z tożsamością człowieka. Kim ja jestem? Trzeba rozwijać swoje życie modlitewne. Ludzie wtedy mnie pytają, ja widzę, kiedy człowiek tego też nie doświadcza, ale jak? To mam schodzić tam, coś tam, gdzieś iść, bo ten poszedł tam, ten idzie tam. Ile? 30 minut, 40 minut? Nie wiem. No po prostu, kurczę, no zanurzaj się w nim. Będziesz go widział wszędzie. To jest kwestia twojego też nastawienia. Z jednej strony będziesz miał czas, gdzie będziesz miał taką możliwość, że pójdziesz i się oddzielisz. No ale to co? Jak już jedziesz do pracy, to już się nie możesz modlić? I nie mówię teraz tylko o modlitwie na językach. Na czym jesteś skupiony? Co cię w ogóle nakręca? Co cię wypełnia? No właśnie, to jest ten poniedziałek rano. O czym myślisz w poniedziałek rano? Jaki piękny dzień. Jaki piękny ten deszcz dzisiaj, co? Jaki fajny w ogóle. Fajny ten deszcz taki w ogóle, kurczę. Woda życia. Wszędzie będziesz widział albo problem, albo jakieś rozwiązanie, jakąś szansę, jakąś możliwość. W deszczu drzwi zobaczysz otwarte. Bo Pan jest wszędzie. To o nas chodzi. Naprawdę, o nas chodzi. Jak my to mamy poukładane, nie? Zbiorowe namaszczenie to jest jedna rzecz. Ale życie indywidualne. Z czym wstajemy? Czym mamy przeciągniętą głowę, wiecie? To naprawdę ja... Jak powiedziałem, każdy się z czymś zmaga. Każdy doświadcza różnych rzeczy, ale wiecie, na przykład... Ja sobie powiem taką drobnostkę. Może. A propos mnie, jak ja sobie myślę i funkcjonuję. Ja bardzo lubiłem kawę. I dużo piłem kawy. I w związku z tym, że jak ludzie chodzili, robili sobie latte, a ja piłem tylko taką bardzo gęstą kawę. Ja brałem sobie poczwórne espresso, no bo oni mieli dużo w szklance, ja też chciałem mieć dużo. I po następnej przerwie, to było tam też 6 lat temu, nie? Oni też szli na latte, a ja też brałem tą poczwórne espresso. I któregoś dnia ja wróciłem do domu, położyłem się i mam wrażenie, że wyszedłem z ciała w ogóle. I tak leżę. I mogę słyszeć, tylko Duch Święty mówi do mnie: zostaw tą kawę. Ja wiedziałem, że chodzi po prostu o nadmiar kofeiny, który mnie po prostu, wiecie, wysadzał. I ja, wiecie, w posłuszeństwie 6 lat nie piłem kawy. Jak ja się ucieszyłem parę miesięcy temu, się dowiedziałem, że jest kawa bezkofeinowa. Ja się tak ucieszyłem, w ogóle, wiecie, że ja rano, na przykład, ja się cieszę, ja sobie idę w ogóle zrobić moją kawę bezkofeinową, z mlekiem owsianym. Ja w ogóle, ja się cieszę na tą okoliczność. Ja nie myślę w ogóle, wiecie, co tam w ogóle dzisiaj, ten dzień, tam co się będzie działo. Ja się kawy mojej nabijam, tak lubię. W ogóle Romuald ma najlepsze kawy, jakbyście nie wiedzieli. Nie wiedzieli w ogóle, rewelacja w ogóle. Jak spróbowałem jego kaw, to już żadnych innych nie dotykam. Ale tak, ale to jest... I co? I teraz ktoś ma, no ale wiesz, kurczę... Ale w niedzielę byłeś długo w kościele, a w piątek, sobotę w Białymstoku, a każdego dnia to jakieś warsztaty robiłeś, gadałeś. No w poniedziałek, no weź trochę ponarzekaj w ten poniedziałek. No weź powiedz, kurczę, kiedy się w końcu wyśpisz. No weź tak se, ulżyj swojej duszy. Nie! Pouśmiecham się do mojej kawy i z radością rozpocznę dzień. Ciekawy w ogóle przygód. A w ogóle wiecie, że przechodząc przez różne rodzaje okoliczności, człowiek kształtuje też swój charakter, uczy się cierpliwości. Jak jest świadomy, to się nie będzie bał. Bo jak mi przychodzi jakakolwiek trudność, to ja wiem w ogóle, że to nie jest koniec tematu. Jak może być to koniec tematu? Jak to może być koniec zagadnienia? To nie może być koniec zagadnienia, bo Bóg był kłamcą. On nie jest kłamcą. Więc to w ogóle idę dalej w ogóle i zarządzam tym tematem, który jest.
rozmodlony, świadomy, kim jestem i co. I nie pytam, to ja właśnie puk, puk, czy mogę tutaj nóżkę swoją wcisnąć? Mogę tak, proszę, proszę. Nie, wchodzę, świadomy, kim jestem. Dalej, wierz w słowo i wierz w osobę. Ewangelia Jana 15:6. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Trwaj we mnie. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto we mnie trwa, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Zobaczcie, jakie to są proste prawdy. Proste, ale jakie w ogóle mocne. To wystarczy zjeść je, przetrawić. I człowiek w ogóle świadomość priorytetów w życiu. O czym myśleć? Na czym się koncentrować? Na kim się koncentrować? Druga Mojżeszowa 14:13. Na to rzekł Mojżesz do ludu. Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Ufaj i panuj nad lękiem w ten sposób. Nie bój się. Panuj nad lękiem. Kiedy? Zawsze. Cały czas. Ćwicz się w tym. Ćwicz się z tym. Przychodzi myśl lękowa. O, co to jest? Jak to? Poboję się trochę. Tak się trochę się dzisiaj poboję. Dwa tygodnie się nie bałem, to się dzisiaj poboję trochę. Troszkę tak się poboję. No nie poboisz się. Wiesz. Wiesz. Słowo przed oczy w ogóle. Obietnice przed oczy. Często widzicie, w środę wyjmuję obietnice. I modlimy się niektórymi obietnicami. Później podchodzicie do mnie, czy dostaję tam informacje w ogóle, że to ważne jest. A dlaczego w ogóle nie patrzymy w obietnice? A może w ogóle w ten sposób się... Wiesz, czego potrzebujesz. Wiesz, co budujesz. Wiesz, na co postawić. Nie czytaj na akord. To nie będzie wypracowania z potopu w tym semestrze. Zbuduj się konkretną informacją. I pamiętaj, to wszystko, co tutaj mówi Bóg, to chodzi o styl życia, o konsekwentny sposób, o konsekwentną realizację. Bądź wierny nauce. Zobaczcie, co Paweł mówi do Tesaloniczan, 2:15, w drugim liście. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie, trwajcie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy to przez list. Trzeba zrozumieć, że to są skarby. To są skarby. Taka informacja i dostęp do nauki to jest skarb. I teraz każdy z nas decyduje, czy to takie będzie, wiecie, takie lekkie. Zapadłem na szkołę wiary, co tam usłyszałem, coś takie to lekkie. Dwie dychy zapłaciłem. Tanie to takie było. Czy skarb? Skarb. Trwaj w nauce. Wykonuj ją. Bądź wykonawcą słowa. Miej ją przed oczami. O niej rozmyślaj. Masz jakąś sytuację w życiu? Co mówił Jezus na ten temat? Co mówi słowo? Co mówi nauka apostolska na ten temat? Co mówi? Trwasz? Jak trwasz, to widzisz. To nie jest dalekie. To jest bliskie. A propos dalekich i bliskich. To jest bliskie. Wtedy. Jak jest dalekie, to nie trwasz. Nie trwasz. Rozwijaj i pomnażaj to, co już masz. Filipian 3:16. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Zabezpiecz po pierwsze to, co już masz. Nie tylko przed wrogiem, ale także dbając o rozwój tego, co masz. Głosiła o tym jakiś czas temu Agata, poselstwo też mówiła Julita. Ale wiecie, trwać w tym, co już masz, to też znaczy pomnażać to. Trwasz i pomnażasz. Bo to jest ten ruch Boży, to jest ta logika. To jest ta matematyka w ogóle. Pomnażasz. Jeśli czegoś nie pomnażasz, to w tym nie trwasz. Pomnażasz to. Zabezpieczasz i pomnażasz. Zabezpieczasz i pomnażasz, tak? Dbaj o namaszczenie. 1 Jana 2,27. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Wiecie, że
tak naprawdę trzeba też stworzyć odpowiednie środowisko do tego, aby namaszczenie mogło się rozwijać. No, co to znaczy, ludzie pytają? Wiadomo, chodzi o praktyczne słowo, nie chodzi o jakieś enigmatyczne określenia tam, ale chodzi o to, żeby praktykować to. Praktykuj swoje namaszczenie w ogóle. Usługuj nim. Masz namaszczenie uzdrowieńcze, uzdrawiaj chorych. Jesteś ewangelistą, ewangelizuj. No taka jest prawda. Masz namaszczenie do prowadzenia biznesu? Zakładaj biznesy. Jesteś organizatorem? Organizuj. Niech twoje namaszczenie służy w królestwie. Wspomagaj innych. Może ktoś jest gdzieś na przedziale organizacyjnie potrzebuje gdzieś tam wsparcia. Jak jesteś z kolei kompletnym budowniczym, to buduj. 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 To właśnie to. Rozwijanie, pomnażanie, odpowiednie środowisko do tego. Poświęć się swojemu powołaniu. Druga księga Kronik 25:7-8. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: Królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów, lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. Ta mentalność, ja i Jezus zwyciężymy świat. Ja i Jezus zwyciężymy świat. Jako Boży człowiek z jednej strony jesteś zatopiony w Kościół. Jesteś zatopiony w Kościół. Ale z drugiej strony też, tak? Musisz być gotowy do działania w pojedynkę na płaszczyźnie realizacji swojego powołania. I to wszystko da się połączyć właśnie. To są święte połączenia. Bo ludzie czekają, że ktoś przyjdzie i za niego jego powołanie zrobi albo powie mu, co i jak ma robić. Że go będzie tam instruował krok po kroku cały czas gdzieś tam w służbie. Jesteś zatopiony w Kościół. I teraz możesz go ubogacić w oparciu o to, co jest stricte twoje. 1 Koryntian 16:13. Zobaczcie, wszystko, o czym mówię, to są procesy ciągłe. Wymagają konsekwencji. Paweł pisze, czuwajcie. Kiedy? Zawsze. Trwajcie w wierze. Kiedy? Zawsze. Bądźcie mężni. Kiedy? Zawsze. Bądźcie mocni. Kiedy? Zawsze. W poniedziałek rano też. W ciemnej dolinie też. Nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, co widzisz. I teraz wraca moje pytanie. Czy żyjesz w wierze? Czy to kochasz? Każdy, jak mu się rozwinie czerwony dywan i wszyscy będą stali i bili brawo, to mówi, tak, ja idę, tak, przeżycie, Jezus jest ze mną, tak? A powiedz mi teraz, ale jak nie masz czerwonego dywanu, tylko karabiny wycelowane w ciebie i idziesz, co się zmieniło w twojej pozycji w Chrystusie? Co się zmieniło? Dlaczego zmienia się od razu myślenie? Dlaczego zmienia się świadomość? Dlaczego ludzie się wycofują wtedy? Co się zmieniło? Przy czerwonym dywanie jest prawda? I dlatego o tym mówię. Ludzie szukają czerwonego dywanu. Pan mi błogosławi. Błogosławieństwo czerwonego dywanu. Chcesz być pionierem, to nie będziesz chodził po czerwonych dywanach. Może czasem. Więc pilnuj swojej postawy i sposobu funkcjonowania. Pilnuj. I 1 Tymoteusza 4:12-15. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu. Kiedy? Zawsze. W miłości wzorem. Kiedy? Zawsze. W wierze. W czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj dary łaski, które masz, a które został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz. O to się troszcz. Mówi doświadczony apostoł. W tym trwaj. W tym. Nie w pierdołach innych, on tam mu później wyjaśnia. Żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Kształtuj swój charakter. Niech twój charakter będzie widoczny dla wszystkich. Niech będzie inspiracją.
niech będzie motywacją, niech będzie pomocą, niech będzie wzorcem. Rób to. Pilnuj siebie, samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Słuchajcie, to jest kilka przykładów, które wziąłem dzisiaj. Powiedziałem, to jest jakby poselstwo. Ale chcę, żebyśmy jakby zrozumieli tak naprawdę i ja dzielę się też swoim życiem, że w jakiś sposób, nie wiem, czemu mnie to zaskoczyło, tak, ale to tak fajne są spektakularne rzeczy. Ale czy my naprawdę kochamy takie konsekwentne życie? Takie życie, w którym nie ma, wiecie, takich wyskoków. Taka duchowa monotonia w pewnym sensie. Tylko, wiecie, to nie jest monotonia. Bo albo ty jesteś najarany, albo nie. Przecież ja z wieloma osobami rozmawiam. I ludzie szukają, wiecie, nie wiem, akurat narkotyków nie brałem, ale mogę sobie to wyobrazić. Mam wrażenie, czasami ci, którzy ćpali, że szukają złotego strzału. Na uwielbieniu ciarki. Gdzieś tam w tym ciarki. Taka ekscytacja. Ale przychodzi takie codzienne życie. Nie. Ale teraz zadaj sobie pytanie, dlaczego nie? Czego w nim brakuje? Czego tu nie rozpoznałeś? Czego tu nie widzisz? Czego nie masz? Czego nie przeżywasz? Gdzie szukasz i czego szukasz? Wiecie, to jak sobie tak patrzyłem jeszcze na ten Eden i tak sobie rozważałem to, co tam Bóg mówił do Adama i jaka była ta pozycja jego, gdzie on był, co on miał robić, to mówię, kurczę, to jest w ogóle, to jest takie nasze, to konsekwentne i wytrwałe życie, to jest takie duchowe DNA. To jest taki genetyczny zapis, który jest w nas złożony w ogóle. Żebyśmy żyli też w taki sposób, nie? Też żebyśmy w ogóle nie byli krótkodystansowami. To się mówi, żebyśmy tam długą piłką grali, nie? Żebyśmy patrzyli trochę w trochę większej perspektywie. Ale to, co jest ważne, to, żeby każdy z nas był konsekwentny we wszystkim tym, co robimy. W nim zaczynasz. W nim skończysz. Nawet jak dodasz on, en, czy ci do swojego prywatnego alfabetu. Ale bądź konsekwentny. Bądź konsekwentny. Idź dalej. Rób. Chcę, żebyście też zapamiętali to, jak zwycięża się przeciwności. Te trzy rzeczy. Modlitwa, świadomość i działanie. One muszą wystąpić. One muszą wystąpić. I pamiętajcie, kochani, zostaliśmy stworzeni do ofensywnego stylu życia. Z tym was zostawię. Amen.